Redakcja reportaży telewizyjnych ogłosiła apel do obrońców Modlina z prośbą o wspomnienia i dokumenty. Nadeszło ponad 100 listów. 40 uczestników obrony Modlina czeka na mnie w twierdzy modlińskiej. Jestem reporterem, ale w tym wypadku trudno mi być obojętnym rejestratorem i montażystą ich wspomnień. Jestem bowiem także wnukiem dowódcy obrony Modlina, generała Wiktora Tomé. Obawiam się, czy legenda rodzinna wytrzyma konfrontację z rzeczywistością. Tym bardziej, że w listach nie było mowy o bohaterstwie. Bardzo często powtarzało się słowo piekło. Czekają na mnie po 30 latach. Dowódcy i ci z pierwszej linii. Jacy oni są? Major dyplomowany Izydor Kwieciński, sztab dowódcy obrony Modlina. Kapitan Michał Standziak, sztab dowódcy obrony Modlina. Kapitan Piotr Piotrowski, sztab obrony Modlina. Pułkownik Ludwik Krzyżewski, drugi pułk piechoty Legionów. Kapral Kwazekian, drugi pułk Legionów. Podporucznik Szczepan Kosut, drugi pułk piechoty Legionów. Starszy sierżant Haliniak Józef, drugi pułk piechoty Legionów. Kapral Marian Koraszyński, drugi pułk piechoty Legionów. Legionista Stefan Szymański, drugi pułk piechoty Legionów. Podporucznik Wincenty Padlej, trzeci pułk piechoty Legionów. Szeregowiec Szczygieł, trzeci pułk piechoty Legionów. Podchorąży Jan Wieczorek, 13 pułk piechoty. Podporucznik Romuald Marcinkiewicz, pociąg pancerny numer 15. Kapitan Jan Gryzani, 32 pułk piechoty. Piotunowy Franciszek Chmielewski, 32 pułk piechoty. Chorąży Józef Tabaczkiewicz, 32 pułk piechoty. Porucznik Bolesław Anecki, 8 batalion saperów. Porucznik Bronisław Solwiński, 8 batalion saperów. Plutonowy Stefan Włochowski, 8 batalion saperów. Kapral Józef Więcaszek, 19 kompania mostów ciężkich. Major Stanisław Marsalski, 84 pułk strzelców poleskich. Udało mi się zdobyć archiwalny film niemiecki. Za chwilę zobaczą Modlin w dniu klęski. Tak jak go przedstawił operator hitlerowskiego Wehrmachtu, kręcąc świadomie tendencyjny, kłamliwy film na polecenie goebbelsowskiej propagandy. Panie,
Krasimska, tak, brama za Krasimska, chwileczkę, zaraz, jedną sekundę. Za murami. Za plecze drugiego, czwartego batalionu mego. O. Tak, o, to jest za plecze po kapitulacji. Tam właśnie grupowany. Tak, poza twierdzą. Za twierdzą, za murami. Tak, poza twierdzą. Tam właśnie rejon czwartego batalionu. Czystego drugiego pułku, tak. W rzeczywistości bezwzględnie, dlatego że tutaj z tego to widzimy, że oni już to uporządkowali odpowiednio według swoich, prawda, zamierzeń i dopiero później, prawda, to filmowali. Ale w rzeczywistości to było bezwzględnie, bo jednak większość żołnierzy broń zakotowała, przecież niszczyła, prawda, i nie oddawała nic. Zrobione pomocą przedstawionych żołnierzy. Grupowanie i dopiero to filmowanie wtedy. Bo tak nie było, jak faktycznie tu pokazane. To przecież z Niemców specjalnie zrobione to filmowanie. Obserwując ten film, widzę od początku do końca, że on jest świetnie wyreżyserowany przez Niemców dla wiadomych celów. Tak od początku, jak pokazali ten rój fortów, na których nie myśmy się bronili, bo myśmy mieli tylko ten wewnętrzny pierścień z 8 przestarzałych fortów złożony, tak również i to złożenie broni. Ja byłem do końca, ja również wyjeżdżałem jako ostatni z twierdzy. Widziałem moje radiostacje rozbite. Wiedziałem, że się Niemcy będą pytać, gdzie macie swój sprzęt, a już do mnie podbiegł podchorąży mój i powiada: rozbite, panie kapitanie, jedną radiostację do fosy zrzuciliśmy. Gdzie tak było, prawda? Wszystko na bok, bo oddzielnie, a to oddzielnie, gdzieś zbite w jakieś masy i na tym koniec, prawda? Kopanie po twarzach żołnierzy, prawda, tych, którzy już byli, prawda, zgrupowani na placu. To takie było traktowanie, a nie tutaj jeszcze uśmiech. Na odcinku Nowego Dworu, nie wiem, czy może 10% broni dostało się w ręce Niemców. Wszystko to, rzucana broń była, gdzie tylko można porła po tego. Wyjedzanie z broń zakopanych Nowych Wisów w Nowym Dworze. Takiej sceny ja nie widziałem. A ja bardzo żałuję, że oni na filmie nie pokazali 84. pułku, kiedy wobec oficerów niemieckich wprost im plunął dowódca pułku. Wojna nieskończona. Zrewanżowali tam się, ale nie w tym miejscu, ale w Działdowie, kiedy oficerów 84. pułku nie puścili. Zostawili ich, ażeby wykończyć. Major Kierst został aresztowany. Porucznik Weber został aresztowany. Podporucznik Ościłowski został aresztowany. A kiedy ja zostałem z oficerami, tutaj chylę głowę przed generałem Tomem. Miał odjeżdżać was majorem niemieckim Forbergiem do Warszawy. Kiedy zawiadomiłem, że my zostajemy, to cofnął się i powiedział: i ja z wami zostaję. Na filmie nie pokazali hitlerowcy to, co robili z żołnierzami polskimi, rozstrzeliwując ich pod murami Zakroczymia. Ja dzisiaj nie chciałem nic się odzywać, bo wprost nie mogłem ze siebie wydobyć głosu. Dlatego, że co można tu powiedzieć? Co można powiedzieć? Czy mam się tłumaczyć? Czy mam krytykować? Czy mam patrzeć, co to dobrego było, co złego było w tym filmie przez Niemców zrobione? A przecież to był ten jeden dodatek do naszej tragedii, żeby nas jeszcze bardziej pohańbić. Tak jest. Że tu z jednej strony dają papierosa, z drugiej strony plują. Z jednej strony salutują nam, kiedy my przychodzimy obok nich, a z drugiej strony przychodzą obok i mówią: dies feine Hunde sollen alle erschießen. Z jednej strony mówią: macie tutaj dokument, idziecie z szablą i wasz Privateigentum jest zabezpieczony, a z drugiej strony przy wejściu z bramy mówi tenże sam major: ale nasza władza tu się kończy, tu w tym obozie. Za tym obozem działa już inne prawo. Tam już jest SS. Musiałem już to wydobyć ze siebie, żeby powiedzieć, że przeżyłem powtórnie ten moment, który przeżywałem 30 lat temu. Przypuszczałem, że te 30 lat zatrą to, ale jednak to gdzieś tam głęboko tkwi. Za
zaczęło się tego dnia jak w całej Polsce. Niemcy zdają sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Modlina i po dokładnym rozpoznaniu rozpoczynają bombardowanie. Niszczą most na Bugonarii. Dwa dywizjony nurkowców i doświadczalny pułk lotnictwa bombowego Luftwaffe codziennie nad płonącą twierdzą. W pierwszych dniach września twierdza modlińska jest bezbronna. Armia Modlin odchodzi na północ, pozostawiając jedynie pod dowództwem pułkownika Młodzianowskiego cztery bataliony, które natychmiast obsadzają przedpola. 8 września za wycofującą się polską 8 Dywizją Piechoty pod Modlin dociera hitlerowska 228 Dywizja. 11 września pierwszy otwarty szturm niemiecki od strony Zakroczynia. W nocy z 13 na 14 września dochodzą do Modlina wycofujące się przez Puszczę Kampinowską resztki rozbitej armii Łódź pod dowództwem generała Wiktora Tomy. Oto relacja nieżyjącego dziś generała odtworzona z archiwalnej taśmy Polskiego Radia. Nocami odchodziłem po Warszawie, w dni biłem się z nieprzyjacielem. W nocy oddziały odrywają się od nieprzyjaciela, i w ciężkich marszach nocnych dochodzą przez Puszczę Kampinowską do Modlina. Wykorzystując wolne chwilę, jadę do 30 dywizji, do generała Cichaka, wydaję jemu też rozkaz i wtedy dopiero muszę opatrzyć swoje rany i rany swojego adiutanta. I 30 dywizja nareszcie, 17 rano, już jest w Modlinie. Zaczyna się moja epopeja obrony Modlina. Tu, w widłach Bugonarwi i Wisły, na obszarze 85 km kwadratowych, to jest na terenie równym połowie obszaru obrony Warszawy, obejmującym dwa miasta, Nowy Dwór i Zakroczym oraz 25 wsi, w ogołoconej z amunicji, żywności i środków leczniczych twierdzy i na przedpolach, do 28 września trwało 17 tysięcy modliniaków. Siły polskie to resztki wykruszonych w bojach, źle uzbrojonych czterech dywizji. Przez 3 tygodnie wiązały w boju 60 tysięcy hitlerowskich żołnierzy. 13 września w nocy przedostaliśmy się nasze oddziały przez Kazuń niemiecki, Wisłę do Modlina. W udziale przypadło mi bronić fortu numer 3, wysunięty na pierwszą linię na placówkę numer 1. Zauważyłem rano z ukrycia karabiny maszynowe stojące nad jeszcze widać do dnia dzisiejszego stanowisko niemieckie. Karabiny maszynowe tu stały jeden, tam drugi oraz działka lekkiej artylerii. Za 2 dni rozpoczęła się walka. Niemcy początkowo do tych 2 dni chodzili swobodnie. Kąpali się w rzece w Krze, ponieważ była bardzo płytka, wrzesień był suchy. Swobodnie się czuli, tak jak u siebie w domu na plaży. Natomiast przy karabinach maszynowych leżało po jednym jako posterunki obserwacyjne. Pomyślałem sobie, co zrobić. Weźmiemy tych nagusa, na nagusa 3 czy 4 było do siebie, a co z tamtymi, żeby ognie otworzyło. Zlikwidowaliśmy natychmiast karabiny maszynowe celnymi strzałami. Oczywiście te Niemcy nago przeszli do nas swobodnie, poddając się rączki do góry. No i odprowadziliśmy ich do fortów numer 3, jednocześnie pozwalając jednemu pójść przenieść ubrania, żeby nago nie maszerowali ulicą. To były takie sporadyczne wypadki. No od tej pory już Niemcy zorientowawszy się, że siły ich polskiej armii nadciągnęły do Modlina w dalszej obronie i walki rozgorzały się na dobre. Wykopane, które prowadziły z samego dołu aż do pociągu pancernego. Tu dzień i noc trwała nawala artylerii niemieckiej. Pamiętam, jak kierowałem ogniem artylerii z fortu Pomiechówek numer 3. Nawala była tak wielka, że na wzgórzu fortu Pomiechówek nie było nawet
listka na drzewie, nie było zielonej trawki rosnącej. I po takiej jednej nawale, kiedy byliśmy głęboko wkopani w ziemi i już spodziewaliśmy się lada chwilę śmierci, ustała nawała artyleryjska i ja chciałem naprawić linię ogniową i rozpocząć nowe strzelanie, bo jeżeli nieczynna jest linia telefoniczna, to nie ma celu i żeby pociąg. Dałem wówczas rozkaz swojemu podoficerowi w łączności, żeby zatorował linię. A on mówi, panie poruczniku, ja jestem tak już zmordowany, tak wyczerpany nerwowo i rozdziera na swojej piersi koszulę i mówi, panie poruczniku, niech ja zginę z polskiej ręki, niech pan mnie zabije, nie mam siły już iść, aby tą linię zatorować. Pomyślałem wówczas, co mam ja uczynić. Po zastanowieniu się poszedłem razem z nim i razem z nim zreparowaliśmy tą linię telefoniczną i rozpoczęliśmy nowe strzelanie. 19. Kompania Mostu Ciężko przystąpiła do budowy mostu od strony Stoczni Modlińskiej. I ten most budowaliśmy tylko i wyłącznie, nie przerywając dzień i noc. Pod obstrzałem granatników i artylerii z tej strony, od strony Pomiechówka. Bez przerwy nad nami sypało się tylko odłamki, odłamki były bardzo gorące. To słychać było to syczenie tych odłamków, które wpadały do wody. To nas właśnie jako ci, którzyśmy byli przy tym budowie, to nas przerażało. No strach przejawia się w ten sposób, że będąc na pontonach, to przede wszystkim otwór przebity przez odłamek w otwór przez pontonie, jeszcze grozi prócz tego utopienie się. Nie można było w nocy zapalić najmniejszego gdzieś światła, żeby tylko po omacku. Bo tylko gdzieś jakiś przejaw małego światła, czy ktoś nieomyłkowo reflektor zapalił, natychmiast artyleria tak jakby wiedziała, dokładnie w to samo miejsce prawie trzepali od strony zakroczenia. 13 września Niemcy łamią polską obronę pod Łomiankami i od wschodu podchodzi do Modlina w rejonie Nowego Dworu 32. Dywizja Hitlerowska. Natychmiastowy szturm na Nowy Dwór przy czynnej pomocy ludności cywilnej zostaje odparty. Trwają i nasilają się bezustanne naloty bombowe. Hitlerowcy za wszelką cenę starają się złamać opór Modlinia. Kłamliwymi, źle napisanymi po polsku ulotkami, tysiącami zrzucanymi na Modlin, chcą bezskutecznie złamać ducha obrońców. Szpital to mało. To był skład ranny. Znaleźliśmy się w warunkach, które pozbawiły możliwości zaopatrzenia w środki lecznicze, medykamenty, opatrunki. Narzędzie chirurgiczne, brak wody, brak światła nawet. Byli wśród nas ranni oficerowie, jeńcy z niemieckiej armii. Kiedy po prostu nie mogli wytrzymać nerwowo, zapytali, czy jest Czerwony Krzyż. Potwierdziliśmy, że nie ma. Twierdząc przy tym, że wręcz odwrotnie, boimy się, bo jeśli zostanie wywieszony, zostaniemy z miejsca zbombardowani. Przysięgali na honor i potwierdzając to, że oni tu są, że mają rozkaz nie bombardować Czerwonego Krzyża. W końcu dowództwo obrony, służba zdrowia zadecydowała wywiesić. Skutek był taki, że tego samego dnia jeszcze szpital został zbombardowany. Ja jako dowódca drużyny objąłem ten odcinek od tego końca do połowy, dalej była druga drużyna. Uzbrojenie nasze to było karabin, bagnet, granat. O jedzeniu mowy tu nie było ani o żadnej łączności. Jak sami widzicie, jak teren wskazuje, tam karabin maszynowy zamknął nam tamtędy wylot. Z tej strony dwa karabiny maszynowe na Zakroczyn zamknęły nam całkowicie wylot. Każdym dniem było żołnierzy coraz mniej. W rowie w tym chowaliśmy wszystkich zabitych, bo nie dało się głowy wyściubić na wierzch, ażeby tego nieboszczyka pochować. Pogłębialiśmy rów i tu w tym rowie chowaliśmy wszystkich zabitych. I po trupach chodziliśmy broniąc tego odcinka. Jest to przykre wspomnienie. O, krew ta jest przelana krwią, a w chwili
Kiedy nastąpiło poddanie, zostało nas zaledwie 20 z 50. Kiedy wojska hitlerowskie w dniu 20 września zajęły Palmiry, wytworzyła się szczególnie tragiczna sytuacja dla dowództwa obrony Modlina, w związku z tym, że Palmiry to był magazyn zaopatrzeniowy w amunicję dla obrońców Modlina. Dlatego też dowódca 13 Pułku otrzymał zadanie wykonania wypadu i ataku na Palmiry dla zdobycia tychże magazynów z amunicją. Księżycową noc o godzinie 20 z Kazunia niemieckiego cały pułk wyszedł w kierunku szosy Modlin-Warszawa w kierunku Palmir. Na wysokości wsi Czosnów pułk 13 zszedł za wieś między Wisłą a szosą warszawską i za wsi wyszedł do wypadu w kierunku Palmir. Przy mojej kompanii czwartej był dowódca pułku, pułkownik Nowak Alojzy ze swoim pocztem. Osobistym przykładem swoim dowódca pułku poderwał żołnierzy. Posuwaliśmy się skokami. Widziałem w świetle rakiet niemieckich, przy pomocy których Niemcy z tej nocy chwilami robili dzień, jak żołnierze wciągali ciało pułkownika na działko przeciwpancerne. I wtedy jednocześnie wydał rozkaz w ostatnich swoich słowach wycofać się. Wycofaliśmy się tą samą drogą. Pośród ognia karabinów maszynowych, w dalszym ciągu pośród ognia artyleryjskiego czułem, pamiętam jeszcze dzisiaj, zapach krwi, zapach dymu prochowego. Wróciliśmy do Kazunia rano 24. Po południu tego samego dnia moja kompania wzięła udział w pogrzebie dowódcy pułku. Pochowaliśmy jego i porucznika Barczaka pod kościołem w Kazuniu. W dniu 28 września rozpoczęli rychło rano natarcie i o godzinie 8 rano przy naszej obronie silnej, na ile nas było stać, żeśmy się bronili, przedostali się na nasze okopy. Sprowadzili nas na dół, ustawili nas w jeden szereg i wyciągnęli z kabur pistolety i pojedynczo każdego jednego z tyłu głowy rozstrzygali. Ja będąc w tym całym plutonie, po tyle nas tam było, zostałem sam jeden ocalany. W tym czasie, kiedy strzelali do nas, padłem między tych trupów i udałem zabitego. Oddychałem tylko i czekałem na dalsze kule do mnie. Od 22 września Modlin odcięty jest od magazynów amunicji. Żołnierze i ludność cywilna głodują. Co trzeci żołnierz zabity lub ranny. Pięć dywizji, w tym jedna pancerna Kemp i doborowy pułk SS otaczają Modlin. 27 kapituluje Warszawa. Wszystkie siły Luftwaffe na Modlin. Mówi generał Tomy. Niezmierna ilość zabitych i rannych. Kobiety i dzieci, trupami leżące na drogach, w rowach i na polu. Wszystko to mówiło o rozpoczynającej agonii. А я ще не вишився. Ситуація була направду тяжка. От 25 до 28 walka przybierała często charakter walki wręcz na głodny brzuch z wielką oszczędnością naboru jej pocisków, które trzeba było już ważyć na wagę złota. 28 rano u świcie zameldował się u mnie major Rydel z dowódca Warszawy i powiedział, że obrona Modlina nie ma dzisiaj sensu, że cała Polska już jest pokonana. Postawiono tak następujące warunki. Zwolnić na wolność całym załogom Modlina. Będą dokumenty upoważniające nasz życie w całej Polsce. Do wydania tego nie wolno nas wywieźć z Polski. Natychmiast zaopatrzyć niezbędne środki tych 5 tysięcy rannych. W ten sam dzień
spotkałem się z Strausem pomiędzy okopami polskimi a niemieckimi na szosie Młodzień-Warszawa. General Strauss uścisnął mi dłoń i powiedział, że te warunki on wypełnia. Na to on powiedziałem, panie generale, nie potrzebuję żadnych papierków, żadnych kwitków, bo to wszystko tylko jest papierki. Proszę dać mi słowo honoru, że te warunki będą spełnione. Słowo honoru żołnierza niemieckiego. Tak. Generał Strauss nie dotrzymał słowa. Po zwolnieniu z przejściowego obozu w Działdowie, dowódca obrony Modlina, oficerowie i większość żołnierzy zostają aresztowani i wywiezieni do Niemiec. Tu mógłby nastąpić koniec opowieści o Modliniakach. Chcą jeszcze oddać hołd poległym kolegom i jutro opuszczą starą twierdzę. Ale ja zadałem im jeszcze jedno pytanie. Pytanie, które być może nurtowało zamkniętego w sobie generała, gdy pod koniec życia spacerował po cichych uliczkach Żoliborza. Spytałem ich po prostu, co dziś, po latach, sądzą o tamtych krwawych dniach beznadziejnej w gruncie rzeczy obrony. Czy było to potrzebne? Sens wszystkich ich odpowiedzi zawarł się w jednej, jaką dał mi pułkownik Czyżewski. Nie broniliśmy się, żeby być natchnieniem narodu. Nie broniliśmy się, żeby o nas historia pisała. Tylko broniliśmy się, bo to była sprawa naszego życia. Żołnierze, za dotychczasową waszą ofiarę dla ojczyzny, za wierność dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ja, wasz dowódca, składam wam żołnierskie podziękowanie. Pomni słów, że upaść może naród każdy, ale zginąć tylko nikczemny, my Polacy zdajemy sobie sprawę, że nie zginiemy. Rozchodząc się wszyscy w nieznane dla nas strony, niepewni naszego losu, nie zapominajmy nigdy, że jesteśmy żołnierzami polskimi. Nie dajmy się nikomu uśpić i otumanić, a stale powtarzajmy słowem i czynem, jeszcze Polska nie zginęła. Rozkaz niniejszy odczytać przed złożeniem broni bez względu na porę przed frontem wszystkich oddziałów, a na zakończenie wznieść okrzyk na cześć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Modlin, 28 września 1939 roku.